Czy miałeś kiedyś tak, że przez dłuższą chwilę szukałeś pilota w pokoju, a potem okazało się, że cały czas miałeś go w dłoni? Ja tak miałem. Tylko że szukałem go trochę dłużej i nawet poza moim pokojem. Gdy frustracja sięgała zenitu, a ja już straciłem nadzieję, postanowiłem sprawdzić, co mam w dłoni. Okazało się, że przez cały ten czas pilot, którego tak bardzo chciałem odnaleźć, był w mojej ręce. Bardzo się ucieszyłem, bo mogłem w końcu pooglądać telewizję. Jednak zauważyłem, że coś z nim było nie tak. Zauważyłem, że brakowało mu jednego klawisza –